Dzisiaj robimy najlepszą włoską pizzę. Zobaczcie na to. Najpierw musimy rozprowadzić to ciasto pięknie. Teraz potrzebujemy dać jakieś składniki. Wydaje mi się, że mięso. Dajmy bardzo dużo mięsa. I może przy okazji jakąś krewetkę. Co wy na to? Krewetka chyba też gidnie. To też jest chyba mięso, tak mi się wydaje. Dajemy do tego oczywiście ser. Proszę bardzo, trzemy go. I uwaga, dajemy tą właśnie pizzę do piekarnika. Proszę bardzo, leci. I uwaga, dobra, koniec. Wystarczy piękna, smaczniutka pizza do podania. Proszę bardzo. Pani, tutaj pakujemy pizzę. Ona daje okejkę. No i chyba się z tego powodu cieszy. Oj, tutaj mamy jakiś square pizza. No dobra, dawaj to. Aha, co? Czekajcie. To ma być taka kwadratowa pizza. Serio, nigdy wcześniej takiej pizzy nie widziałem w życiu. Ale no dobra, niech będzie. Cyk, robimy coś takiego. Teraz, oczywiście on chce tutaj krewetek i dużo krewetek. Dawajcie. I do tego jakąś taką papryczkę. No spoko, sprawa. Oczywiście do tego zawsze ser. Ser jest mega smaczny na pizzy. I uwaga, dajemy do prosto do świeżego piekarnika. Ona się tutaj robi. Ojojoj, żeby nie była zbyt dobra. Jest taka wręcz idealna. No i spójrzcie sami, piękna pizzunia. Zapraszam, proszę bardzo, jest spakowana. Ziomeczek tutaj ucieszony. Jednak kolejny dzień to kolejne nowości. On chce malutką pizzę. No dobra, i niech też taka będzie z odrobiną bekonu. I co to jest popcornu? Ej, żartujecie sobie. Pizza z popcornem to jest tak dobry pomysł, nigdy na to nie wpadłem. Dajmy tutaj dużo sera. Wow, tego sera jest aż za dużo. Dobra, i teraz prosto do piekarnika. Niech ona się upiecze idealnie. No i voila, proszę bardzo. Pizzunia jest gotowa. Zapraszam, smaczna, no chyba mu smakuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ej, a ten jaką chce pizzę? On chce taką specyficzną pizzę. On chce tylko na jednej stronie pepperoni, a na drugiej nic nie chce. Widzicie to? Dobra, to czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, 4, 5, dobra. I czekajcie, tu jest ketchup, czy mi się wydaje? Tak, tu jest ten sos. Chwila, robimy sos. Dobra, sos. Patrzcie, sos musi być tak tylko dookoła. O nie, widzowie, to jest specjalna pizza. Dobra, mam nadzieję, że mu się to uda. I czy to jest ser na ten? Chyba nie. Dobra, czekajcie, od razu bake, bez sera. O, ja tam nie widziałem, żeby jakikolwiek ser miał być. Więc dobra, wrzućmy to po prostu i zobaczymy, czy mu się, że tak powiem, spodoba. Bo to jest najważniejsze. Co to jest za dziwna pizza? Dobra, dawajcie, uwaga, czy mu się to podoba. Ej, podoba mu się. I dostałem więcej pieniędzy. On chce jakąś taką pizzę z ketchupem, taką i ziołami. No dobra, jasna sprawa. My tutaj powiększamy oczywiście tą naszą pizzunię. Robimy oczywiście ketchup. Ej, dobra, czemu ta pizzunia jest taka niecha, jakby to powiedzieć, no nie kwadratowa, nie? I teraz tak, i dajemy dużo może tego, mega, bardzo dużo zielonego. Dawajcie, a ja w ogóle to może być na całej pizzy. To nie musi być tylko na tych takich brzegach. Dobra, dawajcie całą pizzę. Ser, no dobra, dajmy ser. O, chyba każdy lubi ser, no ja przynajmniej bardzo lubię ser na pizzy. I proszę bardzo, do piekarnika. Lecimy i uwaga, koniec. Dobra, świetnie zrobiona pizza. Zobaczcie na to, piękna, pysznutka, cieplutka, prosto z pieca. No i wszyscy są tutaj obsłużeni. Kolejna pizza i to jest pizza znowu kwadratowa. Rozumiecie to? Dobra, robimy kwadratową pizzę. Świetnie, teraz oczywiście dajemy jakieś, co to jest? A, to jest oliwa z oliwek. Rozumiem. Fajna sprawa. Czyli to jest taka, że tak powiem, pizzunia bardzo taka lekka, bym powiedział. Dobra, robimy coś takiego. O, oczywiście ser, każdy lubi ser. Na pizzy musi być dużo sera. No i oczywiście dajemy ją do piekarnika. Nie, ej, wyjąłem ją. Ej, niedobrze, widzowie, niedobrze. Ona jest nieupieczona. Czy mi się spodoba? No trochę jej się spodobało, ale to chyba nie będzie zbyt smaczne. Co? Ja mam teraz zrobić serduszko. Pizzę w kształcie serduszka. Dobra, nigdy w życiu takiej pizzy seru. Po pierwsze, no nie robiłem, to jest oczywiste, ale nie jadłem też nie. Łot, dobra, robimy coś takiego. No, niech wam będzie to serduszko, może jest jakieś najlepsze, ale jest chyba takie w miarę okej. Robimy tak, oczywiście, tutaj dookoła, wszędzie tutaj ten taki, no jak to się nazywa, ketchup. Teraz robimy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i tutaj też, raz, dwa, trzy, patrzcie, idealna ilość tego, tyle ile chcę. Dobra, dajmy też ser, bo chyba oni lubią jednak ten ser. Ja myślałem, że tego sera się nie powinno dawać, ale chyba jest jednak okej. Dobra, i teraz czekamy, nie zróbmy tego co ostatnio, bo wyjąłem za wcześnie, no i się skończyło bardzo źle. A teraz, proszę bardzo, taka fajna pizzunia, tylko trzeba w kształcie serca, ale ona się cieszy. Let's go, pick your gift. Dobra, bierzemy jakieś ogórki, dostaliśmy w ogóle. Nie no, świetna sprawa. Ale teraz czekaj, aha, ziomek powiedział
mi zaskocz mnie. Zaskocz mnie pizzą. No dobra, to musimy go zaskoczyć. Czekajcie, czyli surprise me. Dobra, to wiecie co? To zaskoczymy go i zaskoczymy, wiecie co zrobimy? Damy mu wszystko. Skoro on powiedział, żeby surprise me, żeby go zaskoczyć, to wszystko mu damy. Patrzcie, robimy to, trochę bekona mu damy, trochę tego zielonego i to będzie pizza ze wszystkim. Bo on mówi serio. No proszę mnie zaskoczyć. Ja mogę zjeść cokolwiek. No to w takim razie, proszę bardzo. Patrzcie na to. Dobra, oliwa wlewada. Tutaj mamy wszystko. Wszystkie rodzaje mięsa. Oprócz tego wszystkie rodzaje warzyw, które mam dostępne. I na sam koniec może na przykład zróbmy... O, tyle popcornu! I uwaga, na końcu ser. Patrzcie, ile sera. O matko, to jest najbogatsza pizza, jaką zrobiłem tutaj. I teraz poczekajmy, 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 poczekajmy. Bum! Wow, patrzcie, jak te popcorny wszystkie powystrzeliwały. Ale jak to fajnie wygląda. I bardzo smakowicie, powiem wam szczerze. No nie, ale bym zjadł taką pizzę. Teraz koleżanka chce pizzę z owoców morza. Ja osobiście nie za bardzo przepadam za taką pizzą, ale niech będzie. Jak chce taką pizzę zrobić, to my ją oczywiście robimy. Dobra, owoce morza to są tak, to na pewno są owoce morza. I czy coś jeszcze owoce morza? Ej, to nic, to tyle. To nic więcej nie jest owoce morza. Dobra, koniec, cheese. Po prostu teraz tylko ser. Dobra, bierzemy. A co to jest? Aha, to jest biały ser. Możemy wybrać też mozzarellę. Ale dobra, nie, zróbmy taką pizzę dosyć prostą, czyli tylko i wyłącznie z krewetkami. No bo, słuchajcie, krewetki to są jedyne owoce morza, które tutaj mamy. No i chyba mu się podoba, tutaj pani się podoba. No oczywiście, ale zadowolona jest. Wow, a ten jest jakimś biznesmanem i on powiedział tak, że słuchaj, ja ci zapłacę więcej, ale ty mi musisz zrobić pizzę, jaką ja chcę. To ma być pizza idealna, rozumiesz? No dobra, i teraz tak, chwila. Stop, czyli robimy tak, najpierw te zielone, więc tak robimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, idealnie pięć kawałeczków. Teraz, wiecie jaki jest problem, że ja tu nie widzę nigdzie tego sera. Gdzie jest ten ser? To nie jest nigdzie ser. Ej, mi się wydaje, że cheese, czyli ten ser trzeba później nałożyć, ale najpierw zróbmy oczywiście to, co zawsze, czyli tak, pyk. Dobra, no może trochę za dużo tego zrobiłem, ale niech będzie. I teraz patrzcie, mozzarella. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Koniec, koniec. Tak ma ta pizza wyglądać. To wygląda troszeczkę, no powiedzmy, że tak jak powinna. Okej, okej, uwaga, stop, dobra, wystarczy. Ej, bardzo mnie ciekawi, co by się stało, jakbyśmy tą pizzę przygotowali, ale to zobaczymy później. I zapłacił mi więcej, oczywiście. Small pizza, troszeczkę zielonego i troszeczkę także tych takich, jak to się nazywa, mozzarelli. Jasna piłka, dobra, dobra, tutaj rozsmarujemy wszystko elegancko na łyżeczkę, żeby była taka zielona, powiem, że trochę podejrzana, ale nieważne, bierzemy mozzarellę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie żałujmy mu, dobra, dużo tego damy. I oczywiście do piekarnika lecimy. Teraz zobaczmy, co się staje z tą pizzą. Wow, jak ona wybuchła. Dobra, wow, co się w ogóle stanęło. Zobaczcie, no nie wygląda to zbyt apetycznie. No ale chyba ziomeczkowi będzie smakować. No tak mi się wydaje. Ta pani ma jakiś bardzo dziwny smak, bo poprosiła mnie o pizzę z grzybami, z popcornem i chyba z czymś zielonym, jakąś zieloną sałatką. Mega śmieszna sprawa. Dobra, najpierw zróbmy to, czyli wylewamy właśnie tutaj tą oliwę. Dobra, oliwa w miarę w porządku. Teraz grzyby. No grzyby ja rozumiem najbardziej na świecie. Grzyby są smaczne, niektórzy je lubią, niektórzy nie, ale grzyby są w porządku. Ale popcorn, serio, nigdy w życiu nie widziałem, żeby popcorn w pizzy był robiony, bo ten popcorn po prostu wybuchnie. Dobra, dajmy może ser, bo ser jest zawsze fajny, słuchajcie. Sera zawsze lubię tutaj dużo dawać. I uwaga, prosto bierzemy do tego pieca wielkiego i nie przepalmy tego. Zróbmy tak mega, tak cyk. O, dobra, widzę, prawie to spadliśmy, no ale nie do końca. Wyszło tak troszeczkę, tak powiem, no, można powiedzieć, ej, ile tego popcornu w ogóle tam było, ja cię kręcę. Ale dobra, teraz chcemy tak, pizzę z pieczarkami i bekonem. O, to będzie smaczna pizza, pychotki, taka mięsna i troszeczkę grzybków, no pychoty po prostu. Dobra, dawajcie, mnóstwo grzybów tutaj dajemy, bardzo dużo, no po prostu tyle, ile się da. I teraz, uwaga, walimy jeszcze bacona, czyli oczywiście mięsko, mięsko. Bardzo dużo tego wszystkiego, no i może odrobinę troszeczkę tego sera, nie jakoś mega dużo, ale tak wiecie, żeby idealnie nam wyszło. Proszę bardzo, czekamy, aż się tutaj ta pizzunia zrobi. Zrobiła się, świetnie, wykładamy ją, no i podajemy prosto do tutaj talerzyku czy czegokolwiek. No i ta pizza to jest połowa krewetki, a połowa jakichś drugich składników, zaraz to zobaczymy. Tylko najpierw chciałbym tutaj uformować dobrze pizzę. Więc tak, połowa krewetek, jasne, half krewetki, dobra, half krewetki, dobra, dobra, tu są krewetki, a połowa bekonu i tutaj druga strona to jest jeszcze popcorn. Dobra, nie wiem, nie rozumiem tych ludzi, naprawdę ich nie rozumiem. Troszeczkę sera, nie za dużo, tak potnijmy. O, ej, dobra, ta pizza wyszła mi naprawdę dobrze, ta ilość sera jest taka idealna, żeby nie wypadała, ale żeby było, tak wiecie, w porządku. Tutaj dajemy oczywiście next, chyba pani zasmakuje. No bardzo pani zasmakowało. A ta pani tutaj chce znowu pizzę kwadratową i na
nie dość, że kwadratową, to z nowymi składnikami, czyli z czerwoną papryką, tak idealnie, która przypomina troszeczkę serduszko, nie? Ta czerwona papryka. I tutaj oliwki, oliwki na tutaj naszej pizzy. Bardzo ciekawa sprawa. Odrobinkę sera, nie za dużo, tak wiecie, tak tylko pyk, tak miźniemy to tym serem. No i proszę bardzo, zobaczmy, zobaczmy, czy się zrobi. No musi się zrobić, bo my po prostu to robimy najlepiej na świecie. Zapraszam dalej, polecam się na przyszłość. Naprawdę mi się tutaj to podoba. Dobra, pepperoni. Pepperoni to jest chyba ta taka z takim mięskiem, więc jak najbardziej robimy tutaj tą pizzunię. Pepperoni, to jest pepperoni. Wydaje mi się, że to też jest, czy nie? Chyba nie, dobra, nieważne. Dajmy tutaj ketchup, ketchup jest zawsze git. I oprócz pepperoni, nie wiem, czy coś jeszcze. Dajmy może po prostu jeszcze sera. Świetnie, jest ta pizza taka standardowa, po prostu najbardziej standardowa pizza na świecie. No i proszę bardzo, myk! Gotowe, jest wszystko gotowe. Zapraszam, zapraszam, podajemy kolejną tutaj rzecz. Jej, pani jest mega zadowolona. A tutaj, no nie wierzę. Znowu muszę zrobić tutaj pizzę w kształcie serduszka. Serio, serio, no dobra. Okej, zróbmy to, niech wam będzie pizza w kształcie serduszka. Dobra, już jedną taką pizzę robiłem, ale zrobimy jeszcze jedną. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Okej, dobra, wydaje mi się, że... Dobra, wszystko git, chyba za dużo tego pepperoni dałem. Ale nieważne, o nie, za dużo chyba tego sosu też dałem. Dobra, to wiecie co, już zapełnimy całą tą pizzę. Niech będzie ser, 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 dużo sera. Ja mam na środku, dobra, dajemy, dajemy, a dajemy tak w miarę dużo tego sera, powiedzmy, że mniej więcej tyle. I uwaga, wsadzamy to, wsadzamy to. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, w porządku. Jest, dobra, udało się. Wyciągamy tą pizzę, słuchajcie. I koniec, proszę bardzo, podoba się pani? Mam nadzieję, że tak, bo ja już mam dosyć robienia tych pizz.